Po prostu sobie pogadajmy. Po prostu sobie pogadajmy. Magdalena Koleśnik na kanapie knapa w Multikinie. Witam cię, Magdaleno. Witaj, Łukaszu. Rozmowy o kinie na kanapie knapa w Multikinie. Spotykamy się z okazji premiery filmu Ukryta Sieć. Premiera 1 września, września. czyli już za chwilę. Wczoraj była taka premiera nieoficjalna, jeszcze, tak? Taka premiera galowa? Mhm. No, chyba tak to się nazywa. Wielka premiera. Wielka premiera. Jak ona przebiegła? Bo myślę, że tak jak miłem po swed, mogłaś pewnie wyczuć, bo ludzie rzadko są. Znaczy, no rzadko. Czasami jakby nie mówią tego, co do naprawdę myślą, mm -hmm. ale masz już doświadczenie i możesz pewnie podzielić się takimi wrażeniami, jak po pierwsze, ty odebrałaś film i jak wyczułaś, jak odebrała to publiczność. Wczoraj nic nie mogłam wyczuć, bo, bo zwijaliśmy się z moim partnerem bardzo prędko do naszego małego dziecka. Eee, więc bardziej to traktowałam, wiesz, jako takie no, taki zawodową okoliczność, czyli wywiady, ścianka. To chyba była jakby pierwsza jakoś, jakoś na szczęście wcześniej unikałam takich. takich bardzo poważnych, poważnych ścianek, że naprawdę tam trzeba wejść i, i swoje odwyglądać. Więc spełniłam swoje obowiązki promocyjne. Film widziałam wcześniej, więc, więc wczoraj go nie widziałam, chociaż to było w Multikinie i tam jest tak gigantyczny ekran, że ja chyba nigdy w życiu nie byłam na filmie z tak gigantycznym ekranem, więc tak pomyślałam, no trudno, ale, ale teraz mam inne priorytety. Ale nie, mojej przyjaciółce się podobało, której gust bardzo sobie cenię, więc, więc mogę powiedzieć o takim feedbacku. Ja mam wrażenie, że to jest. Ten film się jakoś łączy też z pierwszym twoim takim ważnym filmem, czyli Sweat. Choćby tematem internetu, mhm. ale też mam wrażenie, że konstrukcja bohaterki jest. W tym sensie podobna, że jest podobny w podobny sposób niejednoznaczna. I to nie zdarzam jest... się, kurde. No. Widzisz? Zrób coś. Coś teraz sztampowego musisz następnego zrobić. Dobra. To będzie zaskakujące, przewrotne. Ale właśnie, może opowiedzmy chwilę o tej bohaterce, wcielasz się w rolę pracownicy tabloidu, mhm. która wpada na trop. No nawet nie wiem, czy... nie, nie, nie wiem, co tu możemy zdradzić. Nie wiem, jak ty. Jak... Bardzo trudno mówić o tym filmie, tak. żeby nie spoilerować. Tak, ale jest to, jest tutaj intryga taka mocno thrillerowa, jest tutaj odkrywanie takich korzeni rodzinnych. Ja pamiętam jeszcze debiut, właśnie tego Piotra reżysera Adamskiego. Piotra Adamskiego. Tak. Eastern. Eastern, tak, to był taki głośny, bardzo debiut. I... Bardzo ciekawe, prawda? Taki pomiędzy gatunkami. Tak. Coś, czego, co, co rzadko robi się w polskim kinie, czyli coś, coś pomiędzy. Eee, tak, no. Też wizualnie był bardzo ciekawe. Ja mam wrażenie, że ta podobnie jak w Eastern, podobnie jak tu i to właśnie fajne jest to, że w takim thrillerze jest bardzo właśnie dużo takich niejasności, że dużo, że ważne jest to, czego nie widać, a mm -hmm. co sobie można wyobrazić, mam takie mm -hmm. wrażenie, że, mm -hmm. że to jest bardzo trudna materia, żeby to działało, w sensie, żeby działać na wyobraźnię widza i to się tutaj, mam wrażenie, udało. To super, to mam nadzieję, że Piotrek to usłyszy, a też na pewno Tomek, y, autor zdjęć. Zdjęcia są kapitalne. Tak, tak, tak. Oni byli taką, tak, takim mocnym teamem y, artystycznym, koncepcyjnym, y, więc, więc to ich zasługa, myślę w dużej mierze. Powiedziałaś przed chwilą o tym, że priorytety są teraz w twoim domu i mam wrażenie, że jakby ten film... Łączy się z swoją sytuacją domową o tyle, że właśnie no. grasz e, jednak postać, która jest zaangażowana e, w historię dziecięcą. Dziecięcą i w, jakby jest to sytuacja, w której no, dzieci są narażone na olbrzymie niebezpieczeństwo. Mówiąc tak oględnie. zastanawiam się, jak Ty, jako świeża mama, właśnie podchodziłaś do tego tematu. Czy co wtedy. Kiedy realizowaliśmy ten, ten film, bo to jest taka magia, że Dawidów wydaje się, że to było przed chwilą, tak. a my go realizowaliśmy mm, bajesienią jesienią tamtego roku. Natomiast w ogóle z, z, początek pracy nad scenariuszem było jeszcze wcześniej, więc nie wiem, czy to już dwa lata się nie zbiorą. Więc to było powiedzmy dawno temu. Kiedy ja dzieci nie planowałam, nie chciałam mieć, nie miałam kandydata i tak dalej, więc jakby mój stan umysłu, wiedzy i po prostu stan skupienia w momencie robienia tego filmu był zupełnie inny. Teraz tak, jestem świeżą. Powiedziałaś to świetne stwierdzenie, że jesteś świeżą matką. Nie wiem, czy jak się ma małe dziecko, to zawsze jest się taką świeżą, ale okej. Okay. Ostatnio słyszę, że wiesz, że na przykład mówisz też o starych dzieciach, że stare dziecko to już na przykład to jest, które ma pięć miesięcy. Okej, okay, okej. Okay, Więc okay. potem też okay. jest być może już nie świeża mama. No, no. Czy moje myślenie się zmieniło? No może bardziej po prostu... I tak, i nie. Wiesz, bo w tym filmie myślę, że dużo mówi się o prywatności, jak to nazwać, o prywatności w internecie, czy o. Tak, bo w filmie jest tak, że ktoś wypuszcza do sieci twoje intymne nagranie. Moje bohaterki na żółście. Oczywiście. Miłość Oczywiście. <laughs> tak, tak, wypływa. Seks tej, powiedzmy, takie, taki film, który moja bohaterka Jolita przed laty wysyła do swojego chłopaka. To wypływa i ją kompromituje, ona traci pracę, jest ofiarą tej sytuacji, natomiast jest, jest traktowana jak, jak ktoś, kto powinien przeprosić się, wstydzić. Tak, tak. To jest taki bardzo ważny wątek tego filmu. A jeszcze wracając do tamtego pytania, bo zapytać, czy to, czy to właśnie zmieniło moje Aha. myślenie w związku z dzieckiem. Ja, ja zawsze byłam za taką ostrożnością publikacji rzeczy. Czy to o mnie, a szczególnie o osobach, które nie mogą jakby zadecydować i, i potwierdzić tego tak, mamo, w ogóle super, zamieszczaj moje zdjęcie, kiedy jestem półnaga czy półnagi, albo wiesz, rozumiem, że te dzieci nie mogą jakby wyrazić zgody na to. I, I zawsze rzucało mi się bardzo w oczy, kiedy rodzice na, na Instagramie zamieszczali wizerunki swoich dzieci. I, i no wydaje mi się, że Lepiej za nie nie decydować. Co więcej, może to nie tylko być jakby wbrew ich woli, może to być wykorzystane przez osoby, które przekręcą znaczenie tych niewinnych zdjęć i staną się one po prostu pożywką dla chociażby jakiegoś internetowego pornobiznesu. Więc tutaj myślę, że warto być ostrożnym. Ten film też gdzieś tam może do tego yy, namawia. Czyli domyślam się, że Ty nigdy nie wrzucisz zdjęcia swojego dziecka na Instagrama? No, jeżeli nie odejmie mi rozumu, to nie. Ale żebyśmy, żeby to nie było też tak zrozumiane, że ten film ma taki jakiś edukacyjny walor. Nie, on tu jest, nie, oczywiście. Nie, tu bardziej o tym, o tym traktuje, tak. o tym mówi. To, to, o tylko chciałem, żeby tak, mm -hmm. żeby, żeby, żebyśmy to dopowiedzieli. Oczywiście jest dużo takich wątków, które można by potraktować się jakoś publicystycznie. Ale on... Okej, okay, tam jest taki walor, czy tam można to odnaleźć, ale to nie jest taki film z taką intencją na pewno zrobiony. Tak. I to jest fajne. Nie było takiego no. intencji moralizatorstwa, tak. naprawienia świata. Czy nauczania, bo chyba od tego film nie jest. Publicystyka też do końca od tego nie jest. Fajnie, jeżeli gdzieś historia inspiruje do jakiejś refleksji, gorzej, jeżeli to jest jakaś wykładnia taka. Hmm. Tak, tak, tak. To, to, nie, to nie ten film. To super. Ale akurat właśnie też ja w tym filmie w, w, jest tutaj taki temat, który też mi przyszedł do głowy w kontekście właśnie myślenia o jakby takich swoich granicach związanych z ciałem. Wyobrażam sobie, że zawód aktorski jest zawodem, w którym bardzo łatwo dać się namówić, żeby te granice... Przekraczać w mm -hmm. najróżniejszy sposób. Mm -hmm. Jak właśnie Ty o tym myślisz, i czy ten film jakoś też dał Ci taki asumpt do tego, żeby jakoś o tym myśleć? To znaczy, jak ja radzę sobie z jakimiś trudnościami, y y y że narzędziem mojego, mojej pracy jest ciało tak. i, i mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. wiesz co, no, myślę, że dzisiaj pomaga mi y w rozeznaniu się, czy coś przekracza y moje granice. Y Mojej otwartości cielesnej, czy też nie, pomaga mi doświadczenie, również doświadczenia tego, że te granice moje zostały przekroczone. Zostały przekroczone, oczywiście poniekąd za moją zgodą, bo, bo, bo to robiłam, ale. Ale nie zawsze był to taki świadomy konsent, bo są duże naciski, czy, czy, czy jest, wiesz, taka wykładnia, że trzeba przekraczać siebie, czy to w teatrze, czy, czy w filmie, że, że dzieło jest ważne, że po prostu yy, yy, trzeba się odważyć. A nie zawsze chodzi o odwagę, tylko rzeczywiście jakieś rozeznanie, czy, czy coś jest yy, nie wiem, dla mnie zabawą i wyzwaniem, czy po prostu coś jest przekroczeniem moich granic. Z również cielesnych, o których mówiłaś i będzie to miało dla mnie konsekwencje więc ja takie różne konsekwencje miałam najczęściej były to takie przypadłości ym, to się mówi yy, z immunologią związane, czyli takie, że samo moje ciało zaczynało chorować no i dzisiaj staram się rozeznawać w tej materii tutaj yy, tak, było to jakby cielesne wyzwanie yy, yy, niektóre sceny szczególnie jedna natomiast które? gdzieś yy, sex tape no, tak. no no natomiast y, jakby bardzo kurzyła mnie ta historia y, właśnie to, że Julita jest ofiarą, wypływa y, jej intymne nagranie, które nie było skierowane do całego świata, tylko do do jej chłopaka, co jest normalne, ludzie przesyłają sobie różne rzeczy, i to jest jakby super fajne, to można lubić, nie lubić, normalna sprawa. I, i właśnie to otoczenie, zamiast ją wesprzeć, współczuć jej, powiedzieć stara, jakby nic się nie stało. Rozumiemy, wszyscy się, każdy się, nie wiem, masturbuje, albo może nie każdy, 90% ludzi, 80, nie wiem, nie znam badań. Yy, oni ją oceniają i ona ma z tego konsekwencje. Bardzo mnie to wkurzyło i pomyślałam, ok, jakby chciałabym dziś zawalczyć o godność tej, tej osoby. Chciałabym jakoś od siebie dodać jej jakiej, jakiejś mocy i, i tego, żeby, żeby, żeby nazywała to po imieniu, żeby jakoś godnie pamiętała o swojej godności. Więc, więc, pomimo trudności z tą sceną, zdecydowałam się, że, że chcę to zrobić, jakby w imię tej idei. Tak, i to czegoś, wszystko. co wierzę. I to wszystko, jeszcze to jest tyle ciekawe, że. To nie jest bohaterka, którą na początku się szczególnie lubi. No, czy ja nie lubię, nie lubię jej motywacji na <laughs> pewno uh -huh. na początku, uh -huh. i to mi się jakby podobało, właśnie, że traktujesz tę bohaterkę serio. To jest fajne, bo łatwo, właśnie, łatwo byłoby tę bohaterkę stworzyć w taki sposób, że no jej by się nie lubiło od początku do końca właściwie. Uh -huh. nie? Że, uh -huh. mm, ale tutaj przez to, że nie wiemy właściwie, dlaczego ona robi to, co robi, bo mogłaby robić coś zupełnie innego, dużo mniejszym kosztem. To to jest właśnie fajne, że, że, że tutaj tak wchodzisz głębiej. Wchodzicie, bo to jest też scenariusz mm -hmm. przecież. i mm -hmm. Tak, tak, to praca kolektywna. Powiedziałeś jeszcze o przekraczaniu granic. To masz, miałaś na myśli teatr, czy film, czy to i to? To i to. To jest ciekawe, że to wiesz, że, że w kontekście mi tu, to mam wrażenie, że głównie w teatrze, jeśli chodzi o to, jak mm -hmm. to publicznie się to rozegrało, to była mowa właśnie mm -hmm. o teatrze. A nie o filmie, i zastanawiam się w sumie hmm. dlaczego. Większe pieniądze, większe konsekwencje no, przyznawania się do tego. No. To jest tak proste. Tak mi się wydaje, no. no. Że no, wciąż boimy się mówić o tym głośno, bo ponosi się tego konsekwencje, bo ktoś już cię nie zatrudni i tak dalej, i to jest bardzo przykre, bo. no. Gdyby to była sytuacja, w którym powiedzmy jakby bardzo, jakby. Aktor bądź aktorka o takiej bardzo już silnej pozycji. To są inne sprawy. To, są, to, być, no. może, to być może to by nam pomogło, jakby, w, oczyścić się trochę jakby w środowisku, prawda? Tak, no bo zawsze jest gdzieś tam łatwiej wprowadzać zmiany, wydaje mi się, osobom, które są w, jakby w tej hierarchii wyżej. I te osoby mogą walczyć też o tych, którzy są niżej w hierarchii. No najgorzej mają ci, którzy są niżej, bo jak oni na przykład powiedzą ten i ten, czy tu i tu, wyrządzono mi krzywdę, no to są autowani, bo nie są jakby ważną figurą w tej całej zabawie, co jest przykre, ale wydaje mi się, że tak jest, więc chyba jakąś tam może nie chcę mówić, że odpowiedzialnością, bo to też tak nie jest, ale. Jak ktoś jest na górze bardziej i ma siłę na to, żeby wprowadzać zmiany, to one mogą być bardziej skuteczne i właśnie promieniować też na te osoby, które są bardziej bezbronne. Czekamy na te osoby. Tak, tak. Ale ja też właśnie czekam na taki czas, kiedy nie trzeba będzie się bronić i walczyć, mm. tylko będziemy się jakoś rozumieć i szanować, że nie trzeba będzie walczyć, bo już to byłoby tak świetne. Twoja pozycja też już jest. Bardzo silna. Myślę, że wiesz, Słet był taką bardzo mocną rolą. Myślę, że ta rola jest takim ugruntowaniem, bo ktoś mógł pomyśleć, okej, okay, jedna rola może właśnie, ktoś była stworzona do takiej roli A. i tak dalej. Myślę, że ten po tym filmie już nikt tak nie, 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 nie sobie nie, nie, na pewno nie pomyśli. Um, więc wyobrażam sobie, że trudniej będzie jakby komuś. Y, Spróbować Cię wykorzystać do roli czy do sytuacji, w której ty czułabyś się niekomfortowo, wydaje mi się. No, mam nadzieję, że będziemy się szanować. A jak nie, to że będziemy się rozstawać. <grym> no tak, tak. Bardzo bym chciała, żeby, żeby było gdzieś wokół mnie więcej osób, które myślą i czują tak jak, tak jak ja. i... No, że, że, że liczę na ten szacunek i takie wsłuchiwanie się w innych, bo, bo ja też się wsłuchuję i, i też idę na, na kompromisy. A to o czym powiedziałaś o tej pozycji, to wydaje mi się, że nie wiem, czy, czy w każdym fachu, ale tutaj na pewno, że nic nie jest dane na zawsze. I że ktoś przez chwilę, czy ja przez chwilę mogę być na, na świeczniku, być uznaną, a zaraz potem są nowi, stajesz się zapomniany, czy coś tam ci się nie, nie uda, czy już wchodzisz w inną kategorię, nie wiem, kobiety w średnim wieku, czy coś tam takiego, więc nie, nic nie jest dane na, na, na zawsze, więc też się do tego tak nie przywiązuję. I myślę, że najtrudniej mają osoby, które zaczynają, nie? bo to jest właśnie. Chyba tak. Bo Chyba właśnie wtedy ta bezbronne. relacja władzy jest taka najbardziej oczywista. No niestety, kurczę, czemu to wszystko jest takie hierarchiczne? Przecież od tych nowych można się tyle nauczyć. To jest niebywała taka energia jakby nowych ludzi wiesz, świeżych, on, tak. tutaj można tak. powiedzieć, yy, nieskażonych, którzy mają tak przepiękną energię twórczą, tyle serca. Które czasem potem jest łamane, a po co przecież można, można od tego serca otwartego, twórczego, kreatywnego tyle się uczyć? Chociaż mam nadzieję, że to młode pokolenie też jest bardziej świadome swoich praw i że, no, i że po prostu będą jakieś fajne zmiany dla każdej strony, również dla tych wielkich figur, właśnie czy to producenckich, że naprawdę od, od tych. Pozornie mniej znaczących figur, jak na przykład aktorzy, czy nie wiem, ekipa, róż, różne piony, można się dużo na, nauczyć, myślę. Ja mam też piękne doświadczenia z, no, z różnymi produkcjami. Różnymi producentami, albo na przykład, że trudne, że mieliśmy naprawdę trudne sytuacje na planie, ale wyszliśmy do siebie, rozmawialiśmy i myślę, że jesteśmy mądrzejsi o to i że się zmieniamy, bo też bardzo dużo się mówi właśnie o, o tych negatywnych rzeczach i, i, i słusznie, bo one mają miejsce, ale też ja doświadczyłam dużo i po prostu y, y, czystych, nie, niehierarchicznych, fajnych relacji między tymi figurami i i, I takich zmian, y, rozmów. No. no i o tym też warto mówić. Tak, nie? Bo tak, ja bardzo, bym bardzo, bo jestem za to wdzięczna i, tak. i dumna z nas, żeśmy y, doszli do, do wniosków i wydaje mi się, że będziemy po prostu lepiej pracować, lepiej traktować siebie, innych. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, ja myślę, że mi w ogóle bardzo brakuje w ogóle w polskim kinie takich y, pozytywnych historii. Mm. Wiem, że to brzmi jakoś tak, y, może, nie wiem, naiwnie. Ale wydaje mi się, że jest tyle ciężaru wokół nas. Wokół że mam taką czasami eskapistyczną potrzebę, mm -hmm. wiesz, obejrzenia czegoś lekkiego. Ukryta sieć może. Ukryta sieć nie jest filmem takim, mówmy się, lekkim, ale on też ma rozrywkowy walor silny. Moim zdaniem, tutaj to jest. W sensie. Jakby Trzyma się jako thriller, nie? Mm -hmm. Ale tak w ogóle, brakuje mi właśnie historii, mm -hmm. wiesz, takich, które nie są takim, rozgr które rozgrzebują, mm -hmm. które są jakimś takim psychologicznym, wiesz, wchodzeniem właśnie w to głębie, szukamy jeszcze głębiej, głębiej, mocniej. Lekkości. Tak, wiesz, co bo wydaje mi się, jak to widzę, tak na takiej planszy, na takim schemacie, to że mam wrażenie, że, że z tą wyobraźnią i fantazją jakby cofamy się wstecz. I babramy się w tym, co absolutnie było i jest, czyli, nie wiem, w polskim alkoholi, w, w jakichś patologiach. I Oczywiście to jest to też jest powidok naszego położenia geopolitycznego, historii i tak dalej. ty jesteś też z Podlasia, ja z Podkarpacia, więc. Tak, swoje, wiemy. nasi przodkowie przeżyli tak, i to wie, wie, wiemy, jest. Wiemy, w nas. Wiemy, tak, że to Jesteśmy jest. Jesteśmy obciążeni absolutnie. Powstaniami, wojnami i tak dalej, to genetycznie się przynosi jasne, natomiast jest, jest też jeden jeszcze kierunek, znaczy ten naprzód, I, i, i można jakby mówić o tym, że właśnie jesteśmy obciążeni, a można mówić jakby o nowej sile w związku z tym, tak? Czyli możemy powtarzać w filmach rytuał tego, że, że kobiety nie mają praw, a możemy pójść o krok dalej. I na przykład, bo mamy przecież tą plastyczną moc. Tworzymy te filmy, wymyślamy te historie, możemy im na przykład dać tą moc. I nie chodzi o to, że to będzie kino fantastyczne i super bohaterki, chociaż również też, ale że mamy jakby, możemy je takimi stworzyć i możemy im jakby dać żyć w pełni swoich sił. I myślę, że warto, bo to jest jakby ten krok naprzód, żeby nie powtarzać rytuału, że czegoś nie mamy, tylko właśnie jakby wykorzystać to, że to jest jakby kreacja i dać. Então eh uh, uh... Tą moc, jakby pójść o ten krok do, do przodu, czy że nie mówić o tym, że ludzie się nie spotykają, tylko stworzyć sytuację, że oni się spotykają. Przecież to jest jakby tak genialna sytuacja. Mi też tego brakuje. Gdzieś tam nie, nie wracać do tego, że to jest patologia, tylko na przykład poz pozwolić im wyjść z tej patologii, co jest jakby tą postpatologią, bo przecież, przecież to jest, przecież wychodzimy z różnych traum. No, bardzo bym była za tym, żebyśmy na ten plus wyszli z tego minusa, bo, bo jest. Na to materiał, po prostu materiał, jakim jest film, teatr, no przecież to można wszystko zrobić, co się chce. To prawda. Kurczę, to trzeba to robić. Ja mam taką hipotezę, że to może być związane z tym, że teraz wielu, no, wszyscy chodzimy na terapię, jesteśmy tacy sterapeutyzowani, jakby odmieniamy traumę przez wszystkie przypadki, że to jest być, <grym> że to jest być może, być może właśnie taki moment. Że mamy to kino takie, które właśnie które karmi się też przyszłością no, kino jakby też moralnego niepokoju i jakby cała taka powiedziałbym, smażowszczyzna, która jest w polskim kinie, że, że to jest taki właśnie etap, jeszcze, w którym, no nie wiem, właśnie się terapeutyzujemy, mhm. ale że może właśnie jak zakończymy tę terapię, mhm. to zaczniemy opowiadać jakby inne historie, nie? które nie będą. Nie będą tylko diagnozami, nie będą tylko odtwarzały tego, co jest co jest najtrudniejsze, bo przecież życie nie składa się tylko z tego, co najtrudniejsze. I że właśnie tak jak mówisz, pójdziemy krok dalej. Mm. Opowiemy historię. Tak, przeżyliśmy coś złego, no ale hej, żyjemy. Żyjemy. Mm -hmm, mm -hmm. Pokażmy jak żyć. No tak, i też wiesz, że ja na przykład bardzo kocham w kinie i doceniam i jest mi najlepiej w takiej prostocie, jak ktoś po prostu siedzi przy stole, je, idzie na spacer, siedzi z kimś, milczy, że to są jakieś takie proste rzeczy i mam wrażenie, że one są niedoceniane, że wszystko w naszym kinie musi być takie wielkie, znaczące, e, widowiskowe, e, dramatyczne, dramatyczne, dokładnie. A że jakby tyle jest głębi właśnie w, w jakiejś prostocie, w tym, że ludzie po prostu jakoś tam ze sobą są. Tego mi trochę brakuje. No. I to też jest bardzo widowiskowe i dramatyczne mhm. i interesujące. No, żeby tak trochę zejść z tego, że, że wszystko musi być takie wielkie. W każdym razie, no, reżyserzy, producenci, jeśli nas słuchacie, Magdalena Koleśnik jest za. Ja też głosuję za. No, no. A powiedz, bo właśnie jako świeża mama, czy jest tak, że jakby jakieś takie twoje priorytety życiowe i twój pomysł w ogóle na życie... Jako aktorki, jakby się jednak jakoś zmodyfikował, że nagle jednak myślisz, że to nie jest tylko o tym, żebym ja miała teraz karierę, bo na początku się rzeczy, Jednak ładujemy całą energię w tym, żeby się przebić, być dalej, robić więcej. Czy to jakoś zmienia Twoje myślenie o tym? Chyba wcześniej sobie zweryfikowałam, że. Posłuchaj? Gdzieś tam chyba w okolicach też różne inne tam były doświadczenia, ale na pewno było takie duże doświadczenie, chociaż bardzo pozytywne i piękne. To, 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 to zaliczam do tych bardzo, bardzo pięknych. Ale, 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 że... No, że nie muszę wszystkiego przyjmować, że też mogę właśnie odmówić, że nic się nie stanie, że nie będzie koniec świata. Mm. Że też nie jestem tylko pracą, że, że moja wartość ymm, nie stoi tylko na tym, że robię dobre role czy że mam rolę, a jestem bezużyteczna, jakaś błędna, stracona, kiedy tak nie jest. Że bardzo dużo pracowałam nad tym, że, że ja to nie mój sukces, ja to nie to, że ktoś mnie uzna, tylko że ja muszę uznać sama niezależnie, że, że jestem wartością. To jest super trudne w takim zawodzie. Bo... Nie tylko, kurczę ja bym nie jakby, Wiele osób się z tym zmaga z takim no. przekonaniem, że, że walczy o to uznanie, prawda? Że, że szukamy potwierdzenia na zewnątrz no tak, i, że że tak trudno, i że tak trudno i że tak trudno uwierzyć w to, że się jest wystarczającym mm -hmm. co. No tak, myślę, że wszyscy jesteśmy. Nie byłoby nas tutaj, gdybyśmy nie byli, tak mi się wydaje. I że no, okej okay, zawodzie aktorskim to jest tyle specyficzne, że no jednak Twoje istnienie y, zależy od innych w bardzo taki wyraźny sposób. W sensie, że, że albo ci ktoś da rolę, albo nie, albo ta rola przyjdzie, albo nie. I ktoś ostatnio, słyszałem taką definicję, że aktorstwo to jest sztuka czekania. Mm, mm -hmm. Chociaż no okej, okay, no myślę, że ci, którzy nie dostają może tak ról albo nie... Nie, nie, na pewno jest w tym no. bardzo dużo y, prawdy. Natomiast myślę, że zdrowiej byłoby myśleć o tym, że to jest sztuka otwartości niż czekania, bo w czekaniu jest to oczekiwanie czy coś takiego dajcie, dajcie. Um, a, a w tej otwartości mm, właśnie jest to, że fajnie, jeżeli coś przyjdzie, a jeżeli nie przyjdzie, też fajnie. Oczywiście łatwo mi mówić, bo jestem uprzywilejowana, bo miałam okazję mieć fajne role. Myślę, że gdzieś tam mam również okazję w przyszłości, więc jestem uprzywilejowana. Myślę, że ciężej tak o tym myśleć osobom, które czekają na to, żeby, żeby Są dostać otwarte. szansę. No tak, tak, więc, więc wiem, że, że to może być takie, za przeproszeniem, pierdolenie. Ale, ale może gdzieś tam jest trochę tutaj zdrowia i, 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 i ku zdrowiu, ale też zaczęło mi się otwierać coś takiego, że Mm, bo dla mnie jest bardzo ważne, co, co ja przekazuję, że nie, nie, nie jestem z tych, którzy, które uważają, że aktor jest od grania jak dupa od strania. Mamy jest... tytuł tej rozmowy. Tak. Tylko, tylko dla mnie jest ważne, co przekazuję, że to nie jest oddzielne od, od moich poglądów, od moich marzeń, od moich przekonań. Jeżeli nie będą takie historie przychodzić, to to, że ja sobie znajdę coś innego, po prostu. Tak, tak że, że to nie jest jedyna droga uh -huh. moja. Tak to wypowiadam na głos, żeby się w tym umocnić. Uh -huh. I, i, I myślę, że tak jest, że różne ciekawe rzeczy można robić, że mam nadzieję, bo kocham to robić naprawdę. I myślę, że, że gdzieś tam mam do tego narzędzia, serce, różne tam rzeczy. Ale staram się otwierać na to, że, że jeżeli nie tu, to gdzieś indziej sobie znajdę ten kanał. Co mogłabyś się robić? Pisać. Zbieram się to od lat do tego. E... Ale proza, scenariusze, czy to i to? Wiecie, może nie będę tego rozwijać, może po prostu napiszę i ten. E... Też bo, tak jak byłam. Swojego czasu zamknięta na to, żeby dzielić się swoją wiedzą, więc gdzieś tam uczestniczyć w procesie edukacji. To zmieniło mi się w tej materii, bo pomyślałam, że ja miałam tak świetną edukację również że natrafiłam na tak wielu wspaniałych nauczycieli, przewodników i napełnili mnie tak fajnymi narzędziami i wiedzą. Utwierdzi, utwierdzili w jakichś intuicjach, rozwiązaniach autorskich, które, które mam, że, że fajnie byłoby może się tym podzielić, może dla kogoś by to pomogło. Więc też myślę o, o, o czymś takim, żeby się dzielić tym, tym mm, doświadczeniem. A to jeszcze od tematu właśnie tak, tego, tak tego, jak to to jest... macierzyństwo, czy macierzyństwo jakkolwiek e, wpływa też właśnie na ten Twoje myślenie o. O zawodzie mm -hmm. i w ogóle o pracy, może nie tylko nawet może, o tym. Może utwierdziłam się jeszcze, jeszcze bardziej w tym kierunku, że, że, że tym, tym bardziej jest dla mnie ważne, jak, jak kształtuję tą, tą chmurę świadomości, y y, która nad nami wszystkimi jest, swoją malutką cegiełką, bo. Bo też z tych chmury będzie czerpała najdroższa osoba dla mnie, czyli, czyli moja córka. Więc tym myślę większą będę do tego przykładać uwagę, żeby to były takie treści, które pomogą jej żyć w lepszym świecie. No mówię o takiej cegiełce, bo, 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 bo wiem, że tutaj po prostu nie robię żadnej misji, ale taką cegiełkę, więc chyba to jakoś mnie utwierdza w tym, żeby dbać o to. Co tam się wysyła w świat? Bardzo ładnie mówisz. E, jakby mi, mi, miło mi się tego, wiesz, słucha, jako przyszłemu tacie. <laughs> Więc jest to takie y, budujące. Przyszłemu i, że... świeżemu tacie. Przyszłemu świeżemu tacie, tak. Przyszło świeżemu tacie. Przysz... <laughs> no, ale to zmienia, nie? Jak takie doświadczenie, że jesteś odpowiedzialna nie tylko za siebie, ale też za tą jeszcze jedną osobę. Nie, że to jednak jakoś przedefiniowuje. Dlatego zadałam Ci to pytanie, bo, bo ono jakoś też wiesz, jest mi bliskie i ja czuję, że ono mnie też zmieni. Tak, no, tak, myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie tak. A oprócz tej odpowiedzialności, yy, u mnie doszło też coś takiego, że yy, jakaś taka pogłębiona czułość do ludzi, bo oni wszyscy też byli takimi. Małymi, nieskażonymi, niezwykłymi, cudownymi istotami. Wszyscy byliśmy. Jesteśmy tym samym, bo, bo, bo to jest element nas. Więc jakoś otwiera mi to serca też do ludzi. Też tych, których niekoniecznie dzisiaj lubię, nawet niekoniecznie szanuję. To no, że, że, że wszyscy tym też jesteśmy. No więc, więc zmienia to nasi ja rodzice, pozytywnie. Nasi rodzice też byli dziećmi, nie? No, Trudno uwierzyć. Nie Ale co tak tak Wiesz co, właśnie coś fascynującego. Czekaj, może mi się uda to przeprowadzić. No. Czekaj, kurczę, że, że, że kiedy ja byłam w brzuchu mojej mamy, czy kiedy ty. No dobra. Ale też, kiedy ty byłeś w brzuchu twojej mamy, ale wrócę. Kiedy ja byłam w brzuchu mojej mamy, to już we mnie jakby była ta komórka jajowa albo potencjał tej komórki jajowej, z której powstała moja córka. A więc już w mojej mamie była moja córka. A to niesamowite. Prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiedziałam, że na tak w czystym etapie kształtuje się właśnie. Jeszcze. Ja też nie, dlatego powiedziałam, że nie wiem, czy to jest komórka. Ja uważam, że biologicznie to mm -hmm. już jest tutaj jakby kompromitacja mojej wiedzy, ale potencjał na pewno. Czy, czy wszelkie jakby cała chemia, fizyka, kod też genetyczny. Tak, 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 dokładnie. Możemy na przykład z tego skorzystać, więc niejako w mojej matce już była moja córka. Hmm. No w twojej matce był twój twoje dziecko, przyszłe. Śbierze. W tym też kontekście bohaterka filmu Ukryta Siej. Tak. Też może spojrzeć bardziej życzliwym okiem na swojego ojca, którego gra Andrzej Seweryn. Mm -hmm, mm -hmm. Pasujecie nawet do siebie, powiem Ci, że w sensie twoja fizyczność i fizyczność Andrzeja Sewerna, że potrafię sobie to wyobrazić, że hmm. nie wiem, jak ci tak, się Tak, też, tak, też kiedy na, na nas patrzyłam na ekranie, też tak czułam. A poza tym, ja Andrzeja bardzo polubiłam. I naprawdę. I wydaje mi się, że jesteśmy jakby z innych światów trochę, jeżeli chodzi o to. Nie wiem, jak uprawiamy swój zawód, ale paradoksalnie ma to jakiś niesamowicie wspólny mianownik. I to mnie bardzo zaskoczyło, bo, bo myślałam, że jesteśmy kompletnie inni. Co to znaczy, że jesteście z dwóch różnych światów. Co to znaczy? Że myślę, tak sobie fantazuję, bo przecież no. nie mam do tego dostępu, ale że ja zupełnie inaczej przygotowuję, jakby psychologicznie, rolę niż właśnie Andrzej Seweryn. Tak sobie fantazjuję, bo Aha. nie wiem, nie znam tego Aha. zaplecza. I, I też wydaje mi się, że kiedyś inaczej tego uczono u nas, może też inaczej. A gdzieś tam spotkaliśmy się w bardzo ciekawym miejscu, że właśnie można mieć zupełnie inne podejście, korzystać z zupełnie innych narzędzi, ale jeżeli jest się w tym szczerym i, i gra się do jednej bramki, to właśnie spotyka to się w, w jednym zaskakującym mianowniku. Jakbyśmy robili zupełnie to samo, zupełnie tak samo. I to było fajne spotkanie, no, tak jak dwóch światów, które połączyły się w jeden, mam wrażenie. Pozdrawiam Andrzeja, bardzo, bardzo, bardzo skradłeś moje serce. O. <laughs> Pozdrawiamy. Film wchodzi już za chwileczkę do kina. Tak, 1 września. września. Zapraszamy wszystkich na ten film. Ja sobie myślę, że. Naprawdę, w sensie uważam, że to jest jako thriller bardzo nieoczywista rzecz w polskim kinie. Byłoby super, jakby poszło na niego więcej osób, żeby się przekonało, że w kinach są grane dobre filmy. Tak, ale też kurczę. Ja będąc w tym multikinie, widząc ten gigantyczny ekran, przypomniałam sobie, no to jest, że to jest. Ten kompletnie... ekran w złotych tarasach, on tak. jest rzeczywiście fenomenalny. Że to no. jest kompletnie inna jakość oglądać film w kinie i od wszelkich, i mówię tutaj o wszystkich technikaliach, ale też o tym, że to jest rytuał, naprawdę, że to jest takie oddzielne od codzienności, że, że wtedy naprawdę można w to wejść. I, I wiadomo, że w pandemii się nauczyliśmy, że wszystko można obejrzeć na komputerze i można, czy na mm, na tych, jak to się nazywa? W smartfonach, tak, na no tabletach. To, że, a a co, co to jest, Bielmo, że, że się wyświetla na, na ścianie? Projektor. No, dziękuję, <laughs> ale że w kinie to jest kompletnie inne doświadczenie, no, więc fajnie chodzi. Też dźwiękowe, nie kurczę? Tak. Bo ja sobie, wiesz, ja, ja też używam projektora w domu. I mam nawet niezły sprzęt jeszcze audio do tego, ale kurczę, jak się mieszka, jak większość z nas, w jakimś, nie wiem, no, bloku, kamienicy mm -hmm. czy gdziekolwiek, to wiesz, nawet dochodzą jakby do ciebie dźwięki, nie? Z, z, od sąsiadów mm -hmm. i tak dalej. I czasem te takie drobne nawet właśnie rzeczy, które sygnalizują ci, że hello, to jest jakby ten inny świat i ten świat ci się wkrada, zwierz, mm -hmm. za jednej ściany, za drugiej, czy tutaj kot na ciebie wejdzie, pies szczeknie, telefon zadzwoni i to już zmienia jakby ten odbry. Oczywiście w kinach czasem mamy osoby jedzące popcorn na przykład, ale okej, okay, to już w ramach powiedzmy rytuału mm -hmm. to się też mam wrażenie jakoś Nie, sprawdza. Nie, no popcorn jest elementem rytuału. Tak? Popcorn gola? Myślę, myślę, że tak. Nawet ten chrupiący u kogoś innego. Zresztą, wiesz, to jest niesamowite. I naprawdę ma tam się taką siłę rytuału, bo spotykają się obce osoby, które ze sobą przeżywają te same historie, tą samą historię, nie? Że jest to jakieś magiczne. Mhm. Więc ten skrzypiący popcorn wtedy tak jakoś mi się rzewnie wydaje czymś bardzo fajnym. Więc warto iść do, do kina w ogóle, na ukrytą sieć również. Jest gorąco, tam jest klimatyzacja. Fajnie. Jest Magdalena Koleśnik, która zagrała super. Ja ci nie chciałam jakby komplementować na początku, bo to tak w sensu zaczynać rozmowę o takich może na końcu komplementów. Można. Ale no ja się bardzo cieszę, że ty się pojawiłaś w ogóle w polskim kinie, że, że... no, że jest taka, wiesz, super zdolna, mm. inteligentna, piękna osoba, mm. e... <noise> która mm która ma bardzo plastyczną twarz, ale jednocześnie jest bardzo też inteligentna. Hmm. To jest Dziękuję super, bardzo, bo Łukasz. myślę Dziękuję. sobie, że przed tobą jeszcze dużo wspaniałych rol. Fajnie by było. Tylko jeśli pojawią się osoby, które będą pisać wspaniałe scenariusze. Trzymamy za nie kciuki, życzymy im odwagi, życzymy Ta. im i producentom i otwartości. I producentom, tak, tak. Bo ludzie mają takie świetne historie w głowie. No, piękne. Warto się otworzyć na coś może mniej szablonowego? No. Czekamy. Tak. A tymczasem zapraszamy do kim. lasem. <grym> Dziękuję. Dziękuję. <grym> Dziękuję bardzo. Oje się A ja też bo...